Doszło nas słuchy, że Mysłowice jednak będą musieli płacić za autostrady. Panie prezydencie, co wiemy w tej sprawie? Szok. Na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury okazuje się, że przygotowano projekt odpłatności za autostrady. Zresztą zapowiadano to wcześniej. Niemniej jednak wzorem krajów europejskich na terenie aglomeracji wjazdy i zjazdy najczęściej są nieodpłatne. Chodzi o szybkie komunikowanie się, bramki są jednak pewną blokadą i zdecydowano, że na obrzeżach za Gliwicami przed Sośnicą będzie jedna strona i w Katowicach, tu przed Mysłowicami druga, więc generalnie będziemy objęci strefą płatną. Wobec powyższego jest to smutna wiadomość. Ja oczywiście wystosowałem pewien apel do pana premiera Tuska, można to przeczytać na stronach internetowych. Wniosłem dziś na sesji Rady Miasta apel całego samorządu Rady, która mam nadzieję jest tak samo oburzona jak wszyscy mieszkańcy. Mamy czas wyborów, mamy deklarację Platformy o tym, że dbamy. To jest jednak 80-tysięczne miasto. Dlaczego przez kolejne kilkadziesiąt lat będziemy musieli wydawać z naszej kieszeni olbrzymie pieniądze, jak ościenne miasta w aglomeracji mają to za darmo? Myślę, że jest czas, żeby przed tym, zanim wniosek rządu wpłynie do Sejmu, projekt uchwały. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się wzburzyć pewne środowiska. Dziwię się, że ani wojewoda nie wsparł naszej inicjatywy. Mysłowicka Platforma w ogóle się do tego nie odniosła. To jest jakby rzecz oczywista, że Mysłowiczanie mają płacić. Proszę sobie wyobrazić, jeździmy średnio 5 i więcej razy do Katowic, czy wyruszamy stąd w podróż do pracy i tak dalej, najczęściej samochodami. W ciągu miesiąca, w ciągu roku, w ciągu już tam lat, jakie to obciążenia dla naszego budżetu, a i tak nie jesteśmy średnio kryzysami finansowymi. Zrobimy wszystko, ja na pewno, żeby uświadomić tą dla mnie ewidentną omyłkę, być może niezrozumienie, nie było konsultacji, nie wzywano nas jako gminy na rozmowy, jak moglibyśmy partycypować w niektórych kosztach, być może przeniesienia lokalizacji tutaj tych rozwiązań komunikacyjnych, kompletnie nic. Jest sytuacja taka, że czytamy, nagle dowiadujemy się, nawet nas nie poinformowano, to jest niedobre. To jest po prostu niedobre. Będziemy protestować, nie wiem dlaczego i jak rząd zamierza iść z tym dalej, ale z całą pewnością będzie powiadomiony o tym, że Mysłowiczanie nie są z tego tytułu zadowoleni, delikatnie mówiąc. To jednak jest 80-tysięczne miasto w samej aglomeracji. To znaczy nie jesteśmy w aglomeracji, nie jesteśmy w aglomeracji, pomijają nas i już. Czy to jakieś polityczne rozgrywki, bo mają lewicowego prezydenta, bo sam nie wiem. To mnie się w głowie nie mieści. Także z całą pewnością będziemy podejmować działania, żeby udało się jeszcze zatrzymać na tym etapie i żeby jeszcze raz sprowadzić, zaprosić tutaj przedstawicieli osoby odpowiedzialnej, żeby zobaczyły rzeczywiście, że to się da zrobić i można byłoby bynajmniej ze stratą, ani dla firmy obsługującej autostradę. Myślę, że da się to pogodzić i że mieszkańcy dopną swego i że będziemy mieć zjazd darmowy.